Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu zaprasza Państwa wszystkich na Noc Muzeów do siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. Będziemy prezentować salę imienia generała Zygmunta Jarosza wraz z eksponatami z historii Radomskiej Straży Pożarnej. Ponadto będzie można obejrzeć sprzęt pożarniczy, który będzie wystawiony przed garaże jednostki ratowniczo-gaśniczych przy ulicy Traugutnej. Ilona Pulmer-Ferdiani, jestem z Muzeum imienia Zygmunta w Radomiu. Zapraszam na Noc Japońską. Tym razem nasze muzeum przygotowało Noc Japońską. Mamy cały szereg atrakcji, między innymi wystawę Japonia wczoraj i dziś. To jest wystawa wypożyczona z mangi z Krakowa, pokazująca współczesne dzieła techniki japońskiej. Wszystkie działania będą tutaj na tej sali, którą właśnie teraz Państwo oglądacie. Przewidzieliśmy bardzo dużo atrakcji, między innymi występy teatru No oraz tańce Bujo, to są takie tradycyjne tańce i teatr japoński. Będą pokazy walk samurajów, pokazy tańców gejsz. To będzie grupa teatralna z Katowic, Teatr Gry i Ludzie przedstawiał. Przewidujemy takie spektakularne pokazy, między innymi karate. To jest klub z Radomia, Oyama się nazywa ten klub, który będzie robił pokaz. Będzie również pokaz motorów japońskich tutaj u nas na dziedzińcu, także na każdej przestrzeni naszego muzeum będą jakieś działania, jakieś gry, konkursy, zabawy. Przewidujemy warsztaty origami i kumihimo, to są takie dwie techniki japońskie. Na pewno będą warsztaty kaligrafii japońskiej oraz warsztaty robienia ikebany, na które też serdecznie zapraszam. Poza tym naszym gościem będzie pani Sadami Harada z Fundacji Krzewienia Kultury Japońskiej Sakura, która będzie uczyć języka japońskiego, ponieważ jest jego lektorką. To jest pani, która przyjedzie do nas z Warszawy. Także myślę, że jest po co przyjść. Zapraszamy oczywiście na wszystkie nasze ekspozycje. Chciałabym jeszcze dodać, że w Pracowni Konserwacji Zabytków można będzie zobaczyć fantastyczne eksponaty z naszej kolekcji egzotycznej. To jest kolekcja, która od 30 lat nie była pokazywana u nas w muzeum, także jest okazja, żeby ją zobaczyć. No cóż, myślę, że miłego pobytu na nocy muzealnej. Zbigniew Belowski, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej, Elektrownia w Radomiu, dyrektor artystyczny. Tym razem zapraszamy na ulicę Domagalskiego 5. Co mamy Państwu do zaoferowania? Z tyłu za mną znajdziecie Państwo fragmenty wystawy Wszystko, co nam się podoba, Jacka Jagielskiego, Marcina Berdyszaka i Ryszarda Ługowskiego, którzy przeprowadzą Państwo przez świat iluzji w sztuce współczesnej. W jednej z hal produkcyjnych zaprosimy Państwa na spektakl Teatru Akademickiego Sceny Plastycznej KUL pod wodzą Leszka Mądzika, znanego w świecie artysty. Spektakl nosi tytuł Bruzda i będzie się odbywał właśnie w tej hali, którą widzicie za mną. Będziemy również zapraszać Państwa na realizacje filmowe. Prezentacja ubiegłorocznego festiwalu Etiuda and Anima z krakowskiego festiwalu filmów animowanych oraz na pokaz filmu znakomitego artysty Artura Żmijewskiego pod tytułem Katastrofa, który to film jest jego własną interpretacją zdarzeń związanych z katastrofą smoleńską. Serdecznie zapraszamy do Domagalskiego 5 MCSW Elektrownia.